utworzenie przejrzystych i użytecznych ekranów synoptycznych dla przedsiębiorstwa może być sporym wyzwaniem, szczególnie jeśli korzystasz już z kilku systemów do wizualizacji i sterowania i chciałbyś je scalić. Dojrzały i odpowiedzialny integrator przeprowadzi Cię przez to zadanie suchą nogą, nawet jeśli synoptyki dotyczą przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Jesteśmy w Wodociągach Raciborskich, przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, którego historia sięga aż 1874 roku. Przedsiębiorstwo stale inwestuje w swój rozwój, dostarczając odbiorcom usługi na najwyższym poziomie. Częścią tych inwestycji było wdrożenie systemu SCADA, a w ostatnich latach ustandaryzowanie ekranów synoptycznych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę w oparciu o redundację oraz dostępy zdalne. W 2004 roku powstała centralna dyspozytornia, a wraz z nią pojawiły się systemy typu SCADA. Niestety, mimo iż pochodziły one od tego samego producenta, to były dostarczane i wdrażane przez różne firmy, przez co ich podstawową wadą było funkcjonowanie na kilku niezależnych serwerach. Po kilku więc latach pracy w takim rozdrobnionym i niespójnym systemie postanowiliśmy je scalić i ustandaryzować. Dał to nam również impuls do modernizacji naszej całej dyspozytorni. Wypracowaliśmy jeden wspólny standard wyglądu aplikacji. W centralnej dyspozytorni mieliśmy do czynienia w zasadzie z czterema odrębnymi, nieskomunikowanymi ze sobą instalacjami typu SCADA. Utworzenie jednej, wspólnej, dobrze skomunikowanej, intuicyjnej aplikacji panującej nad dotychczasowymi procesami było dla nas priorytetem. Pozwala to na dużo lepsze zobrazowanie współzależności pracy poszczególnych układów technologicznych. Ujednolicenie wyglądu synoptyk, a co za tym idzie obrazowanie danych i parametrów technologicznych w jasny i przejrzysty sposób, pozwala na dużo szybsze podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. To także radykalnie skraca czas szkolenia nowych pracowników. Kiedyś uczyli się w zasadzie obsługi czterech systemów, a teraz jest to jeden. Jednym z celów tej modernizacji było uporządkowanie infrastruktury, zarówno tej fizycznej, jak i licencyjnej. Teraz w centralnej dyspozytorni korzystamy z dwóch licencji serwerowych, jednej licencji archiwizatora danych i jednej licencji dostępu zdalnego, gdzie wcześniej pracowały tam cztery oddzielne serwery. Wymieniliśmy także sprzęt, w tym serwery, monitory wielkoformatowe, UPS-y. Co jest dla nas najważniejsze, system działa redundantnie, dzięki czemu możemy szybko otworzyć parametry pracy urządzeń w przypadku awarii, a awaria jednego z komputerów bądź prace serwisowe na nim prowadzone nie powodują zatrzymania całego systemu SCADA, ponieważ system automatycznie przełącza się między jednym a drugim serwerem. Istotną dla nas sprawą było również uporządkowanie zmiennych występujących w systemie, gdyż jednolity system SCADA korzysta teraz z jednej bazy danych, Proficy Historian, co umożliwia ciągłą archiwizację wszystkich danych. Dzięki tym zmianom udało nam się odtworzyć ciągłość schematu technologicznego, od wydobycia wody z ujęć, po jej rozdział na poszczególne obszary miasta, aż do oczyszczenia powstałych ścieków. Przy okazji scalenia baz danych ze zmiennymi udało nam się także uporządkować sygnały alarmowe. Podzielono je na rodzajowe i obiektowe, co pomaga nam w wyszukiwaniu, a także segregowaniu sygnałów. Duża liczba zmiennych trafia teraz do jednej bazy niezależnego serwera archiwizacji. Dane prezentowane są teraz w tabeli, która umożliwia filtrowanie zmiennych na wiele różnych, wygodnych dla obsługi sposobów. Aktualnie Wodociągi Raciborskie w centralnej dyspozytorni posiadają kilka grup ekranów synoptycznych. To jest technologia produkcji wody, kanalizacja, energetyka i oczyszczalnia. Każda z tych grup zawiera kilka ekranów synoptycznych, które zbiorczo prezentują poszczególne elementy instalacji. Pierwotnie każda grupa była przedstawiona na niezależnym stanowisku komputerowym, jednak dane z różnych grup częściowo się zazębiały. Obecne rozwiązanie pozwoliło zebrać dane z różnych instalacji w jedną całość. System cały czas jest przez nas oraz firmę Wiz Automation udoskonalany. Po przeprowadzeniu pilotażu zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązania Proficy Workspace, czyli klienta desktopowego i mobilnego dla rozwiązań z rodziny GE. Aplikacja ma dostęp do wszystkich ekranów synaptycznych, którymi można zdalnie i w sposób bezpieczny zarządzać. Dzięki temu w momentach kryzysowych możemy szybko podejmować decyzje, nie będąc na miejscu w centralnej dyspozytorni. Od niedawna system SCADA od GE Digital jest także obecny w oczyszczalni ścieków. Wprowadziliśmy tam system, zachowując standaryzację synoptyk znaną z centralnej dyspozytorni, dzięki czemu dużo łatwiej zarządzać nam tym obiektem. Naturalnie korzystamy z dobrych praktyk, które wdrożyliśmy u siebie wcześniej. iFix działa w tym miejscu również redundantnie, analogicznie do schematu znanego z centralnej dyspozytorni. Dane zbierane są w jednej przemysłowej bazie danych Historian oraz udostępnione w Proficy Webspace. Podgląd na pracę oczyszczalni ścieków jest także możliwy z centralnej dyspozytorni, dzięki czemu mamy stały nadzór nad pracą tego elementu naszego systemu. Przygotowaliśmy dla Wodociągów Raciborskich także określone raporty według wcześniej określonych wymagań i zapotrzebowania. Wszystkie o jednolitym wyglądzie oraz ustandaryzowanym formacie.
Raporty i wykresy w zdecydowanie lepszy sposób prezentują dane. Są też dużo wygodniejsze w ich wykorzystaniu w pracy. Dzięki ujednoliceniu systemu zarządzania i wizualizacji SCADA oszczędzamy pieniądze, ale przede wszystkim czas. Pracownicy szybciej uczą się nowego systemu, my szybciej odpowiadamy na krytyczne alarmy oraz lepiej zarządzamy ryzykiem. Konsolidujemy w ten sposób wiedzę na temat gospodarki wodno-kanalizacyjnej w naszym mieście. Do tego system działa bezpieczniej, bez przestojów, a dostęp zdalny pomaga nam w podejmowaniu kluczowych decyzji bez konieczności odchodzenia od biurka. Pracujemy lepiej, bezpieczniej i efektywniej. Powierzyliśmy opiekę nad naszymi aplikacjami doświadczonym inżynierom, znających oprogramowanie iFix od podszewki. Wiedzieliśmy, że mają na swoim koncie wiele udanych instalacji typu SCADA w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych. Rozwój naszych aplikacji i kolejne powstające instancje są dowodem na dobrą współpracę i zaufanie, jakim obdarzamy naszych partnerów biznesowych. Korzystasz z kilku różnych aplikacji typu SCADA? Pomyśl o ich konsolidacji.